W tym filmie chciałabym Wam pokazać kolejną odsłonę kremu czekoladowego, tym razem w wersji bez mascarpone, który świetnie sprawdza się na upały. Zapraszam. Śmietankę podgrzewamy, ale nie gotujemy. Robimy tutaj taki dosyć gęsty ganasz, natomiast śmietanka nie powinna być zagotowana, ponieważ jest ona nam potrzebna tylko do tego, żeby czekolada się rozpuściła. Śmietankę ściągamy z palnika, dodajemy czekolady, całość mieszamy do rozpuszczenia, a następnie studzimy do uzyskania temperatury pokojowej. Powinniśmy uzyskać dosyć gęsty ganasz. Kiedy ganasz będzie już wystudzony, to masło w tej samej temperaturze wkładamy do miski i całość miksujemy na najwyższych obrotach przez 2-3 minuty, tak aby uzyskać puszystą konsystencję kremu. Jeżeli robimy krem podczas upałów, to może być on dosyć lejący, natomiast totalnie się tym nie przejmujcie, ponieważ kiedy wyłożymy go na tort i włożymy do lodówki, to zastyga dużo lepiej niż takie kremy na mascarpone. I teraz jeżeli ten krem ma być samym przełożeniem w torcie, nie robimy do środka nic innego, to możemy go bezpośrednio wyłożyć na biszkopt. Natomiast ja przełożyłam go sobie do rękawa cukierniczego z okrągłą i płaską tylką, ponieważ do środka będę nakładała frużelinę wiśniową, a chciałam zrobić takie przejścia, żeby raz był krem, a raz frużelina naprzemiennie. Najpierw rozsmarowuję sobie część kremu na biszkopcie, następnie robię tamy przy brzegach, później jeszcze kilka takich pomiędzy i do środka nakładam frużelinę. Kiedy będę miała nałożoną już frużelinę, resztą kremu przykrywam całość od góry i wyrównuję. Na koniec wystarczy już tylko położyć biszkopt i ewentualnie go nasączyć, tort włożyć do lodówki i gotowe. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba, bo jest to prawdziwy hit, jeżeli ktoś naprawdę lubi kremy czekoladowe. W połączeniu z biszkoptem czekoladowym, wiśniami, jest to po prostu niebo w gębie. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to tradycyjnie proszę o łapki w górę i nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji kanału. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Zapraszam też na mojego Facebooka, Instagrama. Życzę Wam wszystkiego smacznego.